Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Księgowa w kuchni. Dzisiaj powiem Wam, z czym kojarzy mi się maj. Urodziny mamy to przede wszystkim Dzień Matki, matury, a tak gastronomicznie to maj kojarzy mi się ze szparagami. I dzisiaj właśnie szparagi będą moim głównym bohaterem. Zapraszam na zakup. A co na deser? Na deser będzie jagodowa panna cotta. Tylko pytanie, skąd Marysia ma w maju jagody? A w własnej spiżarni? Kto dba, ten ma. Do panna cotty potrzebuje śmietankę, bo panna cotta to nic innego jak gotująca się śmietana. Idziemy dalej. Ja już wszystko kupiłam, zakupy jak zwykle udane i zapraszam do mojej kuchni. Maj, sezon na szparagi. Ja mam białe i zielone. Zielone wykorzystam do mojego kremu, białe do dania głównego. I o czym musimy pamiętać, jak kupujemy szparagi? Przede wszystkim, żeby główki były zamknięte, a końcówki wilgotne. Wtedy możemy poznać, że szparagi są świeże. O czym jeszcze musimy pamiętać? Że powinny być jędrne i soczyste. Również przy świeżych szparagach, naciskając końcówkę, powinien wydostać się sok. To jest też dowód na to, że są świeże. No i najważniejsze, jak ocieramy dwie szparagi o siebie, powinny wydawać charakterystyczne skrzypienie. No, ja słyszę. Dobrze, zaczynamy gotować. Do mojego kremu potrzebuję cebulę, bulion warzywny, który już wcześniej sobie przygotowałam, masło, kremówkę, gałkę muszkatołową i cytrynę. Będę podawała mój krem z jajkiem poché. Co to jest za jajko? To za chwileczkę. Wlewam oliwę. Do tego dwie cebule. I tutaj nie przejmujemy się. Cebula może być grubo pokrojona, bo później będę wszystko blendowała. Także nie zastanawiamy się nad grubością. Wrzucamy cebulę. Ja mam, kochani, jeszcze cukinię. Możecie sobie wzbogacić swoją zupę różnymi warzywami, które macie w domu. Wrzucę sobie cukinię. Przysmażam sobie warzywa. I tak, białe, jak jeszcze kupujecie białe szparagi, to one powinny być troszeczkę grubsze, bo je zawsze obieramy. Natomiast moje zielone i w ogóle zielone szparagi nie obieramy i możemy wybierać takie cieńsze. Co jeszcze? Proszę zobaczyć. Naginamy szparagę właśnie w ten sposób. Ta końcówka jest drewniała.
odkładamy i używamy tą końcówkę tylko. Ja jeszcze odcinam sobie dla ozdoby moje główki, parę główek, żeby przystroić mój krem. A, wystarczy. Resztę właśnie tak cały czas naginamy i odkładamy do mycia. Tłuczemy. Szparagi mam już umyte. Czas, żeby je wrzucić do mojego garnka. Zielone szparagi gotują się tak 10 minut. Białe dłużej, 15. Ja wolę zielone. Jakoś lepiej smakują. Dobra, czas, żeby dodać bulion. I nie za dużo. Później będziemy sobie regulować gęstość. Lepiej dolać niż na odwrót, nie? Tak, i teraz sobie nasze szparagi będą, no jeszcze doleję, tutaj sobie będą się gotować. Dodam do tego jeszcze gałki muszkatołowej. Wystarczy. Później doprawię sokiem z cytryny. Gotujemy. Zupa już prawie dochodzi. Czas, żeby zrobić jajko poché. Do tego potrzebujemy garnek z gorącą wodą. Wlewamy do garka ocet i na litr wody potrzebujemy dwie łyżki octu, ale 10%. Jeżeli macie ocet 6%, dolejcie więcej. Zamieszamy. Proszę przygotować jajko w całości i miskę mniejszą. Do tej miski wbijemy jajko i zaraz będziemy wrzucać. Musimy być dobrze do tego przygotowani. Proszę przygotować również talerz z ręcznikiem, bo będziemy to jajko szybko wyciągać na talerz. Później zblendujemy sobie zupę i to jest koniec naszego pierwszego dania. Talerz. Wszystko mamy przygotowane. Robimy wir w naszym garku. Tutaj dodajemy ocet. Dwie łyżki octu na 1 litr 10%. I wlewamy nasze jajko. Jajko pięknie tańczy, pomagamy mu. I czekamy. Poché z francuskiego znaczy wolne gotowanie. I jajko mamy już gotowe. Czas, żeby wykończyć zupę. Mój krem z zielonych szparagów. Ale spróbujemy najpierw. Jeszcze przyprawę. Pieprzu. Tutaj nie zapomniałam o moich końcówkach. Można je wrzucić i troszeczkę sparzyć, ale one są tak świeżutkie, tak pyszne, że ja zostawiam je surowe do dekoracji. Blendujemy. Zupa ma już odpowiednią gęstość. Dodam jeszcze śmietanki, odrobinkę.
jeszcze sok z połowy cytryny. I mój krem gotowy. Wykładam go na talerz. Jajko już wyłożyłam na talerz. Teraz czas, żeby wlać mój krem. Jeszcze odrobinę śmietany dla dekoracji. Gdzieniegdzie szparagi. Świeży koperek. I moja zupa, krem z zielonych szparagów gotowa. I co kochani, no czas kosztować i pokazać też, czy jajko się udało i się rozlewa w środku żółtko. O, pięknie. Zobaczcie. Płynne żółtko, białko ścięte. Idealnie współgra z moim kremem z zielonych szparagów, który uwielbiam. Przepyszne. Kochani, musicie się spieszyć. Sezon na szparagi jest bardzo krótki, bo to tylko maj. Spieszcie się do sklepu i gotujcie ten wspaniały krem. I przechodzimy do drugiego dania. Tym razem białe szparagi. Białe szparagi mogą być troszeczkę grubsze, bo białe szparagi, jak wcześniej mówiłam, obieramy. Zielone mogą być cienkie, nie obieramy, od razu je rzucamy na wodę. Do dania głównego potrzebuję szparagi, które będę gotowała, ale zanim gotuję je, obiorę taką obieraczką do warzyw, albo jest też specjalna obieraczka do szparagów, jak nie macie, to ja też nie mam, wystarczy. Obieramy i tak. Szparagi zawierają bardzo dużo witamin z grupy B, kwasu foliowego, który jest bardzo korzystny dla kobiet w ciąży. Dużo błonnika, dużo białka, są antyrakowe i pomagają też przy chorobie Alzheimera. Ale tak jak z każdym produktem musimy uważać. Osoby, które na przykład cierpią na chorobę dnemoczanową albo mają kamienie na nerkach, nie powinny przesadzać ze szparagami, także proszę uważać. Moje szparagi dzisiaj będę zapiekała w sosie bechamel w piekarniku. I jak się robi sos bechamel, to za chwilę. Na razie obiorę szparagi, wrzucę na 15 minut, bo białe szparagi gotują się około 15 minut, wrzucę do wrzątku. Musimy obciąć zdrewniałe końcówki. W jeden sposób właśnie naginamy, ale już mam takie dobre wyrobione oko, że wiem gdzie. O, mniej więcej tutaj. I szparagi powinniśmy gotować na stojąco w takim specjalnym garku, ale jeżeli nie mamy takiego specjalnego garka, ja gotuję na leżąco, są równie dobre. Wrzucamy. 15 minut i później do piekarnika. A teraz przygotuję sos bechamel, najsłynniejszy francuski sos, którego wymyślił Marquis Louis de Bechamel na dworze Ludwika XIV w XVII wieku. Był urzędnikiem, prawdopodobnie też był księgowym, tak sądzę, ale nie wiem jeszcze. Kochani, no i do tego sosu potrzebuję 2 łyżki masła. Będziemy robić zasmażkę masło. Teraz mąkę, 2 łyżki i teraz, jeżeli chodzi o do jakiego stopnia musimy przysmażyć tą mąkę, ona nie musi być brązowa, tak jak ta smażka ciemna, tylko prażymy mąkę
później będziemy podlewać mlekiem. Czym się różni od białego sosu? No tym, że w sosie bechamel wodę zastąpiliśmy mlekiem. Wlewamy teraz mleko i cały czas energicznie mieszamy. Na koniec damy śmietankę połączoną z żółtkiem. Mieszamy cały czas. Musimy uważać, żeby nam się nie zrobiła jedna wielka klucha. Dobra, wystarczy. Chłodzimy. Teraz żółtko. I śmietanka. Sos już mam gotowy, teraz będę przyprawiać gałką moszkatołową. Najważniejsza przyprawa przy sosie bechamel. Sól. I pieprz. Mieszamy, jeżeli za gęste, proszę dodać mleka. Sos beszamelowy mamy gotowy. Wyławiamy szparagi. Przekładamy do naczynia żaroodpornego, bo będziemy zapiekać. Nie poukładamy. Tu już mam ugotowane wcześniej kartofle w mundurkach, które już obrałam i pokroiłam na grube talarki. I układamy. Kartoflelki. Mogą być w całości jakieś mniejsze, młodziutkie. Tutaj inspirowałam się kolorem białym, więc będzie na biało. Tak. Do tego ser mozzarella. Dzisiaj zauważyliście bez mięsa. Jest bez mięsa, bo szparagi zawierają dużo białka. I wszystko zalewamy sosem bechamel. Teraz do piekarnika na 15-20 minut w temperaturze 170-180 stopni. Zapiekanka z białymi szparagami w piekarniku. Czas na deser. Będzie również dobry i sławny, bo to będzie panna cotta jagodowa. Może nie mamy teraz sezon na jagody, ale ja wykorzystuję do tego mój dżem jagodowy. Jeszcze parę słoików mi zostało. Pod batem ma. Muszę wykorzystać, bo za niedługo nowy sezon i muszę znowu się zaopatrzyć. Do panna cotty potrzebuję śmietanę. Panna cotta znaczy z włoskiego gotująca śmietana. Wlewam śmietanę do garka. Podgrzewam tą śmietanę. Dodaję cukier, myślę, że tutaj tak 4 łyżki wystarczą. Dżem mam też słodki. Jak będzie sezon na jagody i chcecie użyć świeżych jagód, to jagody należy też podgrzać w garnuszku, później zblendować, żeby nie było żadnych skórek i później wrzucamy do gotującej śmietany. Ja mam już gotowy dżem.
Odgrzewamy śmietanę. Ona tutaj w tym deserze śmietana musi się gotować. Także czekamy. Śmietanka się już zagotowała. Czas, żeby dodać naszego jagodowego dżemu. Tu dowolność jest. Może być jagodowa, truskawkowa, bananowa. Ja nawet bananową robiłam. Mieszamy energicznie. To już nam gęstnieje. A jeszcze dodam Ci ładny kolor. I na koniec rozpuszczamy w 1/4 szklance wody gorącej 3 łyżeczki żelatyny. Zaraz to będę wlewać. Ściągam i wlewam żelatynę. I cała filozofia. Uwielbiam włoskie desery. W sumie tak, Włosi zasłynęli z pizzy, z makaronów, ale desery mają moim zdaniem nawet lepsze od francuskich. Panna cotta. Ostatnio robiłam, prawda, sorbet sycylijski. Semifreddo w pierwszym odcinku. No, wspaniałe włoskie desery. Proste w wykonaniu i jednocześnie smaczne. To wszystko. Teraz będę przelewać albo do takich pojemniczków, które będę wykładać folią spożywczą, albo do salaterek, jak to woli. I do lodówki. I to najlepiej na całą noc. Ja już mam gotowe desery. Robiłam je wczoraj. I zaraz pokażę i zaprezentuję, jak wykładam na talerz. Zostawiamy do stygnięcia. Ja się już przygotowałam sobie takie pojemniczki. Wykładam je folią spożywczą, będzie nam się po prostu wygodnie wyciągało z pojemników. I tak 4 razy przelewam do mojego naczynia. I do pojemników. I najlepiej włożyć na całą noc do lodówki. Zapiekanka już gotowa, z białymi szparagami jeszcze wykończę, posypię świeżym koperkiem. Moje danie na dzisiaj gotowe. I czas na deser. Zostało mi jeszcze troszeczkę dżemu, dodałam wrzątku, żeby rozcieńczyć. Przystrajamy. Trochę borówek, trochę malin na zmianę. Pani, jeszcze tego świeża mięta. I ja zapraszam już na następny odcinek Księgowej w Kuchni. Zapraszam na mojego fanpage'a, na kanał YouTube. Piszcie do mnie. Podaję maila księgowa@tvs.pl. Zapraszam. Marysia w kuchni, to będą cuda. Każda potrawa dzisiaj się uda. Księgowa w kuchni.